Bakcyl. Raz w jednym instytucie uczeni na wszelkie sposoby robili doświadczenia, jakby tu osłabić mikroby. Na przykład jeden uczony budził bakterie śpiączki, szczypiąc tę śpiączkę pęsetką w pośladki wnuczki wrączki. Drugi uczony czerwonkę podłączał do pompek i dętek, aż robiła blada. Jaki blady krętek. Krętka natomiast kręca, no i rozkręca na biedaczka. Od czego był bardziej żółty niż najżółciejsza żółtaczka. Odnośnie zaś żółtaczki wprowadzono ją w taką rozpacz, że poczerniała zupełnie i była jak czarna ospa, podczas gdy ospę tę czarną macerowano w wódkach, więc była ciągle na kacu jak białaczka bielutka. A działał wśród tych uczonych Piotr Drebdak, asystent młody, który stosował własne, całkiem odrębne metody. I zamiast zarazki dręczyć, on karmił swoje zarazki i ciągle się je pytał: nie zjecie zarazki kaski? No więc zarazki wciąż rosły. Wpierw były jak turkucie, potem ogromne jak myszy. Latały po instytucie, na próżno je woźny zmiotło, jak oszalały ganiał. Nie dość, że się z niego śmiały, to mu jeszcze wyżerały śniadania. Aż kiedy profesorowi przegryzły w aucie resor, to wtedy Piotra Drebdaka wezwał do siebie profesor i obaj włożyli płaszcze i poszli się przejść na deptak, a pan profesor rzecze: drogi kolego Drebdak, rozumiem, że doświadczenia, badania, cacy, cacy, ale jak tak dalej pójdzie, to ja was wyleję z pracy. Rzecz jasna, że pan ma wielkie, ba, szokujące wyniki, lecz rób pan to sobie gdzie indziej. Idź pan, choduj tuczniki. Chwileczkę. Piotr Drebdak na to prędziutko teczkę odmyka i z wnętrza wyjmuje bakcyla, wielkiego jak królika. Popatrz pan, profesorze, gdy mamy taką gadzinę, możemy i streptomycynę wyrzucić i penicylinę. Lekarz przy mikroskopie oczy już męczyć nie musi, bo bierze to bydle za szyję i je po prostu dusi. I rzeczywiście udusił Piotr Drebdak tego zarazka. Więc pan profesor Drebdaka chwalił, całował i głaskał. Załatwił mu order, mieszkanie oraz Nagrodę Nobla. I wszyscy koledzy się zeszli, żeby ten Drebdak to oblał. A Drebdak siedzi ponury nad uduszoną zwierzyną i szloch wyrwa mu się z piersi, a z oczu łzy mu płyną. Dlaczego, pytają koledzy, nie chcesz zabawić się z nami? A bo jak dusiłem Kubusia, to on tak łypał oczkami. Tu biedny Drebdak o ścianę uderzył głową 3 razy. Oj, można się przywiązać i do najgorszej zarazy.